ale myślę, że spokojnie się mieścimy. Ja tylko może zapowiem temat. Białoruski model państwa w latach 1991-2011 i jego perspektywy. Ja od razu chciałbym się zastrzec, proszę Państwa. Tak? Oczywiście ten temat, który jest podany, jest bardzo szeroki i tutaj o wielu kwestiach już była też mowa. Ponieważ mamy mało czasu, ja jakby parę tylko takich swoich uwag na ten temat. No, może one też będą potem przedmiotem gdzieś tam późniejszych dyskusji, już może w kuluarach, czy też na następnych tego typu spotkaniach. Proszę Państwa, no, jak my w Polsce patrzymy na państwo białoruskie, na reżim Łukaszenki, no wydaje nam się to jakimś takim zjawiskiem bardzo kuriozalnym, dziwnym, tak? Które nie ma jakby racji bytu we współczesnym świecie, zwłaszcza tej części świata. Ale gdybyśmy spojrzeli na to inaczej, od strony państw postsowieckich, państw, które należą do WNP, wówczas ten reżim no, wcale nie jest aż takim wyjątkiem. A nawet na tle reżimów chociażby środkowoazjatyckich no, wyglądałby nawet jeszcze nie tak najgorzej, tak? Zwłaszcza jeśli chodzi o zapewnienie, do niedawna przynajmniej, poziomu życia zwykłym mieszkańcom, na przykład emerytom. Ja wielokrotnie spotykałem się, i to nawet nie w Azji Środkowej, no, gdzie jak do tej pory nie zdarzyło mi się być osobiście, ale na Ukrainie czy na rosyjskiej prowincji, czy w Mołdawii, z ludźmi, którzy zazdrościli Białorusinom. Zwykłym Białorusinom, że im na przykład płacono zawsze regularnie emerytury, co wcale nie było takim standardem, jeśli chodzi o Ukrainę. Zazdroszczono także, że na Białorusi przetrwały kołchozy. Nam wydaje się to trochę dziwne, ale z perspektywy mieszkańców wsi, a ukraińskiej czy też rosyjskiej, tak zwanej głubinki, no to to, że kołchozy przetrwały, no to było czymś bardzo pozytywnym po prostu. To był świat im znany. Zawsze można było jakoś przeżyć, tak? Pożyczyć coś, żeby nie nazywać tego inaczej właśnie z tego wspólnego majątku kołchozowego. Więc to troszeczkę wygląda nieco inaczej niż nam by się tutaj zdawało, bo my no, często nie potrafimy jakby zracjonalizować sobie, dlaczego ten reżim mógł powstać i trwa dalej. Nieraz nawet błędnie nam się wydaje, że to jest jakby taka prosta kontynuacja tego systemu radzieckiego czy sowieckiego, że to tak łatwo przetrwało. Nie uwzględniamy tego, że przecież w jedynych jak do tej pory, no powiedzmy sobie w miarę czystych wyborach na Białorusi w 1994 roku wygrał jedyny także jak do tej pory prezydent w dziejach tego państwa, czyli Aleksander Łukaszenka. On wygrał, rywalizując z przedstawicielami dawnej nomenklatury sowieckiej. Więc to takich kilka wstępnych uwag, a jeszcze chciałem też może tutaj Państwu wspomnieć o kilku kwestiach, bo wydaje mi się, że jak bardzo upraszczając, no to tą podstawą stabilności tego systemu, który stworzył, poczynając od 1994 roku Aleksander Łukaszenka, był taki pewien swoisty pakt między nim a społeczeństwem, że on zapewnia stabilizację, zapewnia pewne minimum socjalne, no i wówczas powiedzmy szerokie rzesze społeczeństwa jakby poczują się na tyle jakby pod tym względem zabezpieczone, że nie będą kwestionować jego władzy, jego prerogatyw. I to można powiedzieć, że do niedawna w miarę działało. Dzisiaj sytuacja jest nieco inna, bo zwłaszcza
poczynając od poprzedniego roku, 2011, widać wyraźny kryzys tego systemu gospodarczo-społeczno-politycznego na Białorusi. I on wyraźny jest także w tej sytuacji ekonomicznej, co już dotyka po prostu wszystkich mieszkańców państwa białoruskiego. Ale też ja nie jestem w stanie w tej chwili uczciwie odpowiedzieć, kiedy ten reżim upadnie, bo że upadnie, to myślę, że jesteśmy tutaj wszyscy przekonani, bo wszystkie formy rządów kiedyś się kończą, tylko może to potrwać jeszcze długo. Do ostrożności by tutaj jakby zmuszały nas poprzednie prognozy, bo jak ja niedawno sięgnąłem do literatury z lat 90., to tam z drugiej połowy lat 90. pisano, że już reżim musi upaść, tak? Nie ma po prostu większych szans, póki co trwa. I nie tak łatwo znaleźć też jakby skuteczną formę walki z tym reżimem, czy to wewnątrz kraju, czy też na zewnątrz. Proszę Państwa, ja jeszcze może, tak, bo czasu mamy chyba rzeczywiście niewiele, ale to może tak powróciłbym też jeszcze może do takich kwestii nieco głębszych, o których też była tutaj mowa, bo to też chyba rzutuje na sytuację polityczną na Białorusi. Bo chyba trzeba by tutaj jasno powiedzieć, że do 91 roku, do powstania państwa białoruskiego, też w okolicznościach jakby bardziej zewnętrznych niż wewnętrznych, ja pamiętam, jak z pewnym zdziwieniem słyszałem od swojego kolegi białoruskiego naukowca, jak mi opowiedział, kiedy się dowiedział o ogłoszeniu niepodległości Białorusi. Był akurat na wykopaliskach archeologicznych i po dwutygodniowej nieobecności gdzieś tam w początkach, czy tam w drugiej połowie września, przyjechał do miasteczka i kupił jakąś gazetę sprzed 2 tygodni i spojrzał i zdziwił się. Białoruś niepodległa, tak? Tak, jakoś tak, mniej więcej, tak to trochę jakby wyglądało. Nam by się to kojarzyło tak z jakimś takim heroicznym czasem, jakimś takim pewnym przełomem. Tego przełomu jednak nie było. Dalej działała przecież ta sama Rada Najwyższa, te same środowiska miały władzę, aczkolwiek zaczęły się tam pewne przetasowania i zmiany. Ale nie mamy czasu, żeby szczegółowo to wszystko prześledzić, ale myślę, że tutaj większości Państwu jest to znane albo z autopsji, albo mogli się z tym zapoznać, tak, czytając odpowiednią literaturę. Natomiast tutaj z drugiej strony mamy jednak innych sąsiadów Białorusi. Mamy te trzy państwa nadbałtyckie, które dokonały zupełnie innej wolty. Tutaj dla Białorusi szczególnie ważne są jakby relacje z Litwą oraz w pewnej mierze także i z Łotwą. Z Litwą już nie muszę mówić dlaczego, tutaj na wystąpieniach moich poprzedniczek i także na tym ekranie było widać Wilno, tak, jako miasto, które jest dzisiaj stolicą przecież Republiki Litewskiej, ale nie jest miastem obcym nie tylko dla Polaków, o czym tutaj myślę, że wszyscy wiemy, tak? Chociażby przez wspomnienie o Mickiewiczu, ale to tylko jakby czubek góry lodowej, ale także i dla Białorusinów jest miastem bardzo ważnym, o czym Państwo się mogli przekonać. I właśnie ten model państw nadbałtyckich, które dość szybko dokonały pewnej wolty, poszły drogą w kierunku do zbliżenia się ze strukturami europejskimi i euroatlantyckimi. Wydawałoby się, że Białoruś też mogłaby pójść w tym kierunku, a wiemy, że poszła zupełnie inaczej. Innym punktem odniesienia i państwem, z którym Białoruś można by porównywać, to jest oczywiście Ukraina. Dzisiaj też nieco bardziej minorowo pewnie zabrzmią oceny Ukrainy, tak? Bo wiemy, że tam nie dzieje się, jeśli chodzi o standardy demokratyczne, ostatnio najlepiej, ale jednak nadal Ukraina jest bardzo odległa od tego, co jest na Białorusi. Tak?
I też były do niedawna bardzo takie mocne oczekiwania, że lada chwila, teraz mówię o połowie lat 2000, że lada chwila po pomarańczowej będzie kolejna jeansowa, kartoflana, no jakby nie nazywać, tak, rewolucja w Mińsku. No tak, mimo pewnych wysiłków grupy najbardziej zdeterminowanych opozycjonistów, tak jednak się nie stało. Reżim okazał się być silny. Ten reżim, który poza spełnianiem jakby pewnych potrzeb, jeśli chodzi o sprawy socjalne, ma także bardzo rozbudowany aparat. Aparat urzędniczy, ale także aparat represji. Jest to też jakby jeden z filarów władzy i póki co on działa. On działa i tutaj prezydent Łukaszenka i jego otoczenie też bardzo pilnowali lojalności tego aparatu. Pamiętamy chyba wszyscy, że takie do tej pory niewyjaśnione ostatecznie zagadkowe bardzo zaginięcia pewnych osób, tak, które władze mogły podejrzewać, że mogą mieć przełożenie na struktury siłowe, no najprawdopodobniej były to po prostu morderstwa polityczne, tak, które w swoim czasie miały miejsce na Białorusi. I tutaj, proszę Państwa, właśnie, jednocześnie też chyba, ja myślę, że te problemy białoruskie, to one wynikają też z tego, że trochę brakuje takich twardych haseł, twardych punktów odniesienia, które byłyby przyjęte nie tylko przez grupę zadeklarowanych przeciwników obecnego reżimu, ale przez ogół białoruskiego społeczeństwa. Bo proszę Państwa, tak już bardzo mówiąc w dużym skrócie, to z tymi odniesieniami do historii na Białorusi nie jest taka prosta sprawa. Tak? Tutaj też widziałem, jak jedna z koleżanek no, znakomicie potrafiła to rozegrać, mówiąc z jednej strony o ziemiach białoruskich, o Białorusi, a potem mówiąc o Wielkim Księstwie Litewskim, tak? Bo pamiętajmy, że jak do tej pory doświadczeniem Białorusinem, jeśli chodzi o państwowość, to było istnienie, funkcjonowanie w ramach państw wielokulturowych, wieloetnicznych, wieloreligijnych, bądź też nawet imperiów, tak? Jakbyśmy prześledzili nawet Księstwo Połockie, tak? Niektórzy uważają, że to było takie mini-imperium, tak? Ponieważ podlegały mu także ludy bałtyckie, nie tylko plemiona wschodniosłowiańskie, już nie mówię o Rzeczpospolitej, Wielkim Księstwie Litewskim, Rosji Carskiej, czy też Związku Sowieckim. I to daje pewne doświadczenie. Ja powiem jeszcze może, bo tutaj przewodniczący już patrzy na mnie, tak, z nadzieją, że nie zbliżał się do końca. Ja myślę, że Białoruś jest bardzo ciekawym fenomenem, ale ten fenomen chyba dałoby się tak bardzo upraszczając sprowadzić trochę do takiego pogranicza, w bardzo szerokim rozumieniu tego słowa. Pogranicza, gdzie mamy wpływy i wschodu, i zachodu, gdzie mamy różne tradycje religijne, etniczne, kulturowe, które są wielkim bogactwem tej ziemi, ale z drugiej strony są także, no, dają, stanowią pewien kłopot w konstruowaniu takiej nowoczesnej świadomości narodowej. No, bo ja tylko ograniczę się do jednej kwestii, Wielkiego Księstwa Litewskiego i jakby odniesienia do tej tradycji ze strony społeczeństwa białoruskiego. Nie chodzi mi tylko o tą grupę jakby zdeklarowanych ludzi, którzy chcą kontynuować tę tradycję i uważają Wielkie Księstwo Litewskie za jednoznacznie białoruską państwowość, ale no, tutaj szersze grupy społeczne, ale także jeszcze jeden może czynnik bym podkreślił. Białorusini z różnych powodów, o których tutaj nie ma już czasu wspominać, ale jakby spóźnili się ze swoim odrodzeniem narodowym. I to jakby rzutuje chociażby na to, że Litwini, nowocześni Litwini, nie ci starolitwini tak zwani, tak, w znaczeniu mickiewiczowskim, ale nowocześni Litwini, no, nazywani czasami Lietuwisami czy też Żmudzinami, jakby przejęli nazwę, tak, pewną ideę. Z drugiej strony też jeszcze był jeden ważny czynnik.
Procesy modernizacji na Białorusi, urbanizacji, uprzemysłowienia tego kraju, o, tutaj mój poprzednik, tak, ksiądz Karol wspomniał o Mińsku, o tym mieście molochu, tak? Gdyby u nas były takie proporcje jak na Białorusi, to ilu ludzi by musiało mieszkać w Warszawie? No, powiedzmy co czwarty, faktycznie co czwarty Polak musiałby tutaj w Warszawie mieszkać, tak? To Warszawa musiała mieć 8-9 milionów mieszkańców. No to trudno nam sobie nawet wyobrazić, tak? Chyba jakie to by, a tak przecież jest na Białorusi, ale te procesy zaszły tam jednocześnie właśnie z sowietyzacją kraju, industrializacją i wyrwanie, przechodzenie ze wsi do miasta tych mas społeczeństwa białoruskiego, a ludność wiejska była tą ostoją, tak? Tożsamości białoruskiej, połączone było także z rusyfikacją. No, ja już nie mam czasu, żeby mówić tutaj o innych kwestiach, takich jak tutaj wielka rola, tradycje nie tylko tych grup, o których tutaj dzisiaj słyszeliśmy, ale także bym wspomniał się trochę o społeczność żydowską na Białorusi, która do czasów II wojny światowej stanowiła tutaj główny jakby rdzeń mieszkańców miast. O społeczność tatarską, która też miała tam swój udział, ale to są pewne dodatki tylko, które jakby też to wszystko w jakiś sposób rzutuje, bo oczywiście dzisiaj, jeśli chodzi o politykę, tak, to są to kwestie, które są wykorzystywane instrumentalnie przez polityków, tak, ale chodzi też o pewien jakby dyskurs, który jest potem dominujący, no bo to ma pewne znaczenie symboliczne, które jest też bardzo ważne. Przypomnijmy choćby jakby to, że jednak większość mieszkańców Białorusi odrzuciła symbole Białoruskiej Republiki Ludowej i opowiedziała się za zmodyfikowaną symboliką, a taką pozdradziecką, postsowiecką, tak? Jeśli chodzi o flagę, o herb. I to też było w jakiejś mierze takie jakby symboliczne ugruntowanie reżimu, który zaczął budować Aleksander Łukaszenka. Ja myślę, że w tej chwili nie wiemy, jak to się skończy. Ostatnie dni przyniosły tutaj nowe elementy, jeśli chodzi o sytuację Białorusi, ale wydaje mi się, że musimy bardzo silną uwagę zwracać na jednak dość wąskie pole manewru obecnego prezydenta, czy w sferze dyplomatycznej, ale także zwłaszcza na sytuację gospodarczą, bowiem właśnie, czy jeśli ten model ma przetrwać, on musiałby być efektywny gospodarczo, a nie jest. Dokąd będzie miał prezydent Łukaszenka i jego ekipa czym handlować, sprzedawać najlepsze przedsiębiorstwa w zamian za tańszy gaz i tańszą ropę, no to może to jakoś prosperować, ale to kiedyś się pewnie skończy. Pytanie, jak długo też on będzie wygodny dla Moskwy, tak? Dla przyszłego, zapewne, jak wszystkie znaki na niebie ziemi wskazują, prezydenta Putina. Na koniec powiem, że jeszcze przecież kilkanaście lat temu to prezydent Białorusi liczył, że może będzie następcą Borysa Jelcyna i miał nawet sporo fanów na terenie Rosji. Dzisiaj ta sytuacja jednak jest inna, a nadzieję, że uda się pozyskać pomoc finansową ze strony Chin, Wenezueli, Iranu, wydają się być jednak taką ekonomiczną mrzonką, że tego się zrobić nie da. Więc wszystko jest jakby otwarte, wszystko się może zdarzyć i dużo tutaj będzie także zależeć od białoruskiej opozycji, czy będzie zdolna przedstawić pewien realny, konkretny program i dotrzeć z nim do ludzi. Wydaje mi się, że na to pytanie też chyba jeszcze za wcześnie, żeby odpowiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie prelegentowi. Jednocześnie zwracam się tradycyjnie do Państwa z pytaniem o pytania. Ten charakter Białorusi jest taki, że nie jest jeszcze tak źle, że
pamięć w trudnych czasach, albo to nie jest w ogóle cecha narodowa, tylko taka bierność narodu, już taki toczący się proces erozji narodowej, który po prostu bierności, który demontuje po prostu całe postawy takie moralne społeczeństwa. Jeśli mogę od razu odpowiadać, ja myślę, że to jest bardzo celne pytanie. Bo ja myślę, że ja też nie chciałbym myśleć za bardzo kategorycznie, bowiem zależy, jak na to spojrzeć. Bo proszę Państwa, dla nas, jak patrzymy sobie, często wydaje się taki ten model idealizowanego Wielkiego Księstwa Litewskiego, wielu kultur, tak, wielu języków, wielu religii, którzy sobie tak na co dzień zgodnie żyją, tak, wydaje się być bardzo nowoczesny i bardzo ciekawy, ale żeby te różne grupy między sobą zgodnie żyły, no w rzeczywistości wiemy, że to tak zgodnie nie było, tak? Tam cały czas były konflikty, tarcia, no ale to one też nie mogą być zanadto fanatyczne, tak? I teraz ten, jakby ten, no to jest właśnie takie pytanie, że społeczeństwo białoruskie, ono wyrosło jednak na korzeniach wiejskich. Po polsku byśmy tutaj powiedzieli, że chłopskich, tak? Takich i tam oczywiście był dodatek tej szlachty, tak? Spolonizowanej często wcześniej albo zrusyfikowanej, ale jednak to jest społeczeństwo wiejskie. A jak popatrzymy sobie też na pewne tradycje tradycyjnej właśnie tej społeczności chłopskiej w Polsce, ono też jest trochę jakby podobne, tak? Takie właśnie bardziej trwanie, patrzenie na konkretne sprawy, mniej chęci do jakichś ideologicznych dyskusji. Ale też ja zauważam jedną rzecz, bo tutaj w Polsce na przykład dzisiejsi Białorusini, którzy są aktywni, tak, mam na myśli ten ośrodek białostocki, on się bardzo często ściśle wiąże z prawosławiem. Bo w Polsce być dzisiaj Białorusinem to jest być bardziej, to być prawosławnym. To jest bardzo często, chociaż to też w szczegółach nie zawsze tak bywa do końca. Natomiast na Białorusi bardzo aktywna jest ta grupa Białorusinów, katolików. Tak? Ona jest bardzo aktywna, zwłaszcza i dużo widać w szeregach opozycji. I oni często są zupełnie inni, nie są wcale bierni, są nadaktywni. Oni mi trochę przypominają takiego Kmicica, ale sprzed tego przełomu w Częstochowie, tak? Przed tym, zanim został tym Babiniczem, takiego Kmicica, który no jest... Ale to powoduje też, że mogą w ten sposób jakby odstręczać od siebie tych właśnie spokojnych ludzi, tak? Którzy by może coś chcieli, ale się trochę... Ale oni tak radykalni nie są. Myślę, że tutaj dobrej odpowiedzi nie ma. No, jeden z kilku profesorów białoruskich, ale tych Białorusinów w Polsce, tłumaczyło mi sukces Łukaszenki tym, że on jest przecież ateistą, ale ateistą prawosławnym. A za przeciwników miał ludzi kojarzonych, słusznie czy niesłusznie, z katolicyzmem i z polskością. Nie tylko Szuszkiewicz, Stanisław Szuszkiewicz, tak, ale także i Wiaczesław Kibicz był kojarzony z polskością, tak? Więc ja myślę, że oczywiście to jest duże uproszczenie, tak? Ale to jest pewna... Bo z drugiej strony, tak sobie myślę, że Białoruś, gdyby właśnie te cechy charakteru białoruskiego, gdyby tam się coś zmieniło u góry, u władzy, one by mogły zaprocentować bardzo szybko, że Białoruś mogłaby bardzo szybko spełnić różne standardy, tak, które są wymagane od, nie wiem, kandydatów, tak, do Unii Europejskiej, gdyby były jakby sprzyjające okoliczności. Myślę, że Białorusini dość szybko mogliby swój kraj zacząć zmieniać, modernizować. Tak? Jest tam duży potencjał. Ja powiem jeszcze jedno, ja mam takie wrażenie bardzo powierzchowne, tak? Bo moja znajomość z Białorusią jest taka dosyć powierzchowna, ale zawsze miałem wrażenie, że Białoruś to są niemal takie, powiedzmy, nie wiem, Prusy czy Niemcy Europy Wschodniej, jest tam czysto, porządek, tak? I więc te cechy mogą być i negatywne, tak? Ale mogą być też pozytywne, ale to, ale jest pytanie, jakby wyzwolić tą pozytywną stronę tego charakteru, czy tych cech białoruskich, bo jeśli będzie dalej ten system rządów taki, jak jest dzisiaj, wydaje mi się, że liczyć na to, że nagle prezydent Łukaszenka dozna olśnienia, tak? I zacznie taki prawdziwy, nieudawany ruch w kierunku modernizacji, zmian, byłoby chyba jednak dość dużą naiwnością. Tak, to znaczy elity, które rządzą tym państwem.
też myśląc jeszcze o tych państwach, Księstwie Litewskim i Ruchu Rzeczpospolitej obojga narodów. Nie myślicie jeszcze, nie zaczęli się wtedy myśleć Białorusi. No tak, też ciężko myśleć to, co powstanie już. I dlatego te idee, które mogli wymyślić i wytwarzać idee, ciągłość tradycji zarządzania, tak, i prowadzić je, tak, oni w Białorusi nie odbyły się. Część energii może powiedzieć tak, polskie, rusko, tam 19 wieku, 60 zginęło te powstania. I w 20 wieku, kiedy oczywiście dużo z tych intelektualów, czyli inteligencji miejskiej powstało białoruskiej, i ona by stała też dobrym punktem dla rozwoju państwa i jego lepszych, najlepszych cel tego społeczeństwa, ona też niestety została zniszczona w Białorusi, wschodniej. Zachodniej ona była bardzo przytrzymywana z powodem organizowania, ale kiedy dostała się cała Białoruś Białorusi Polskiego, to tam też zrobili tą dalej wszystko. Elity, które myśli swoje państwo, tak? A to trzeba, żeby ktoś myślał. Tylko teraz oczywiście te elity białoruskie współczesne i modelu bardzo przedstawiają sobie coś już mocnego w swoich osiągnięciach intelektualnych i już doświadczenia, które będą tam działalności na rzecz swojego państwa. Także no, jako optymista, byłbym właśnie niestety. No, ja myślę, że z panem się zgadzam tutaj, tak? bo nie mamy czasu też, żeby to rozwijać, chociaż jest to, myślę, że to bardzo ciekawy, kluczowy problem, tak? Bo ja myślę, że tak, no, teraz niedawno obchodziliśmy 20 lat istnienia jednak, jakby przy wszystkich słabościach, ale jednak państwa białoruskiego, tak? I to ma swoje skutki, i to moim zdaniem skutki doniosłe, tak? Bo ja tylko z braku czasu powiem jedno. Te 20 lat niepodległych państw nadbałtyckich zaowocowało potem po 90-91 roku bardzo mocno. I myślę, że ten okres także na przyszłość zaowocuje, jeśli chodzi o Białoruś. Ale tutaj z tym pewnym zastrzeżeniem, że te pewne procesy społeczne wielkie, tak, te migracje ze wsi do miast, one się odbyły. I bardzo ciężko jest pewne rzeczy zmienić. Ja myślę, że nadzieję, że Białoruś szybko może stać się państwem wyłącznie na przykład zdominowanym przez język białoruski, no dzisiaj nie wyglądają tutaj tak naprawdę no, realistycznie, ale to nie znaczy, że Białoruś nie zbuduje swojego państwa, właśnie no, państwa. Niekoniecznie na tych zasadach takich etnicznych, tam XIX-wiecznego romantyzmu, tak? Bo ja się cieszę, że ludzie czytują Mickiewicza, ale proszę Państwa, ilu dzisiaj młodych Polaków zaczytuje się Mickiewiczem? No bądźmy tutaj szczerzy, no Mickiewicz trafiał kiedyś, tak? Pod strzechę, tak? Czy do szerokiej publiczności dzisiaj to już trochę inna literatura jest. Miejmy nadzieję, tak? Bardziej popularna. To dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie.